Dzień dobry Państwu, TAGENT TV, Igor Witkowski u nas. Witam również, witam Państwa. Panie Igorze, jest Pan autorem książki Kryptonim S3, czyli największy projekt Kamlera. Tradycyjnie zajmuje się Pan tajemnicami III Rzeszy w Polsce, na Dolnym Śląsku przede wszystkim. Mam pytanie, co się ciekawego ostatnimi czasy wydarzyło? Czy wychodzą jakieś fakty, jakieś nowości w tej dziedzinie? Może nie jest to jakiś pojedynczy fakt, ale udało się złożyć w jedną całość pewną zagadkę, łamigłówkę, która wydaje się mi bardzo ciekawa i jest czymś w ogóle nieporównywalnym do czegokolwiek, co byśmy znali z przeszłości. Ja znalazłem w niemieckim archiwum Bundesarchiv bardzo ciekawe dokumenty, które wykorzystałem w tej książce, które pokazują, że projekt RISE realizowany w Górach Sowich na Dolnym Śląsku, że to była tylko jedna z wielu części znacznie większej całości i ta większa całość nosiła nazwę Specjalne Przedsięwzięcie Budowlane S3. To jest opisane w dokumencie i jest w dokumencie Kamlera, czyli tego legendarnego, powiedzmy, generała SS, który w zasadzie przejął kierowanie przemysłem zbrojeniowym pod koniec wojny. I jest to tam opisane, to uwaga, jako największy projekt w ogóle SS realizowany w 1944 roku, bo dokument jest z grudnia 1944 roku. Czyli jest wyraźnie powiedziane, że to, co oni tam robili, było czymś gigantycznym. Było czymś większym od czegokolwiek, co znano dotychczas. Nie jest w tym dokumencie bezpośrednio opisane przeznaczenie tego, aczkolwiek z innych źródeł można skompilować taką całość, że było to coś, co ja nazywam sobie koncepcją reduty, to znaczy połączenie różnego rodzaju kwater głównych stanowisk dowodzenia z arsenałem ostatniej szansy, takim, który miał uratować III Rzeszę. I nawet według historyków niemieckich Seidlera i Zeigerta, którzy mieli dostęp do takich dokumentów, do których ja nie miałem dostępu, to nawet oni, a to są autorzy, którzy często są, na których często powołują się zwolennicy teorii mówiącej o tym, że tam miały być tylko jakieś stanowiska dowodzenia. Więc nawet oni twierdzą, że oprócz tych stanowisk dowodzenia, jakichś kwater głównych, że tam miał być też gigantyczny kompleks przemysłowy, który byłby drugą co do wielkości fabryką podziemną w Niemczech. I co z tego stwierdzenia z kolei można by wnioskować, że to musiałoby być coś wielkości 1-2 milionów metrów sześciennych kubatury, czyli coś gigantycznego. I generalnie chodzi tutaj, mamy taki obraz, że w centrum mamy RISE, to znaczy kompleks budowany w Górach Sowich. Gdzieś tam na zachód, na północ mamy zespół różnego rodzaju stanowisk dowodzenia Hitlera, Wehrmachtu, Kriegsmarine, Luftwaffe i tak dalej, najróżniejszych, central łączności i tak dalej. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w dolinie Ludwikowic Kłodzkich, to jest kilka kilometrów na wschód od Gór Sowich, istniała była kopalnia przejęta przez SS na cele zbrojeniowe jeszcze przed wojną i że tam znajdowała się ta część przemysłowa, czy w zasadzie badawczo-przemysłowa. I to jest rzecz bardzo ciekawa, dlatego że po pierwsze mamy do czynienia z tajemnicą dotyczącą II wojny światowej, z zagadką, prawda, rzucającą nowe światło na w ogóle na zakończenie wojny, na plan zwycięstwa III Rzeszy, jaki istniał jeszcze w 1944 roku, czy na początku 1945. To jest miejsce bardzo ciekawe, tam jest bardzo dużo rzeczy do zobaczenia, nawiasem mówiąc, ale to jest też bardzo ciekawy wątek powojenny, dlatego że samo to, co się działo wokół tego miejsca, to znaczy nie geograficznie wokół tego miejsca, tylko same wydarzenia, które wiązały się z tą doliną, z tym miejscem po wojnie, one same w sobie są historią czysto sensacyjną i to, a przy tym zweryfikowaną, jednoznaczną, a jednocześnie no,
no niemal opowieścią z Marsa. Coś takiego się działo, co to było? Jest to, mam na myśli tutaj ciąg wydarzeń, które świadczą o pilnowaniu zagadki tej byłej kopalni w Ludwikowicach, bo chodzi tutaj o to, że nie ma dostępu do tych podziemi od czasu wojny i to, dlaczego nie ma dostępu, to jest część tej historii powojennej, sensacyjnej jakby, ale drugą jakby częścią tej historii są też próby dotarcia do tej tajemnicy, które były bardzo ciekawe. I jest to, miejsce jest bezprecedensowe w tym sensie, że wielokrotnie na przestrzeni wielu lat próbowano do tych podziemi się dostać, nie szczędząc wysiłku życia ludzi i wielu innych rzeczy w ogóle. I to mowa jest o Rosjanach, o Polakach, o Niemcach. Więc tutaj w tym sensie to w ogóle jest jak scenariusz filmu sensacyjnego. Zaczęło się to od tego, że Rosjanie zakwaterowali się w tej dolinie po wojnie, ale akurat dokładnie nie wiemy, co oni robili tam i co zdołali wskórać, ale no, raczej wszystko wskazuje na to, że do tych zasadniczych, podziemi nie dotarli. Natomiast ta historia zaczęła się rozkręcać na dobre w połowie lat 70., kiedy ktoś podjął u nas decyzję wśród naszych władz, że należy przekopać się do podziemi tej gigantycznej podziemnej fabryki, zajmującej część podziemi byłej kopalni, że należy się przekopać z miejscowości Nowa Ruda, z sąsiedniej kopalni. I to jest rzecz bardzo niesamowita, dlatego że z sąsiedniej kopalni na dosyć niskim poziomie próbowano przekopać się do sąsiednich wyrobisk, które były całkowicie zalane. Przekopywano się na głębokości mniej więcej minus 200 metrów, co przy zalaniu kubatury podziemnej wiązało się z tym, że w wypadku dotarcia, przebicia się rzeczywiście, przecież ci ludzie mogliby zostać zalani. Nie tylko oni, nie tylko górnicy, którzy ten przekop wykonywali, ale też cała ta sąsiednia kopalnia, kopalnia Nowa Ruda w Nowej Rudzie. Na potwierdzenie tego, potwierdza to taka okoliczność, że część, z której przekopywano się do podziemi Ludwikowic, była fizycznie odcięta grodzią betonową, przegrodą betonową od reszty tej kopalni Nowa Ruda. Górnicy wchodzący, przechodzący przez tą gródź podpisywali oświadczenia o tym, że są świadomi ryzyka utraty życia. Dostawali tam, powiedzmy, jakoś tam większą pensję niż normalnie górnicy dostawali za to, w zamian za to ryzyko, ale prawda jest taka, że oni częściowo sobie zdawali sprawę z tego, że są spisywani na straty i w wypadku przebicia się zostaną momentalnie uśmierceni, dlatego że no, wszyscy mówili na tą grupę górników komando samobójców. Jest to o tyle ciekawe, że ta kopalnia w Ludwikowicach, ona w zasadzie nie nadawała się do eksploatacji węgla, bo to była kopalnia, jak się okazało jeszcze przed wojną, o najwyższym zagrożeniu gazowym w Europie, jeśli nie na świecie, nie nadawała się. W każdym razie najbardziej prawdopodobny wariant, jaki trzeba przyjąć, to to, że nie było tam możliwości wydobycia węgla. Więc pytanie jest takie, co stało za decyzją tak dramatyczną, w związku z którą sprowadzono chociażby same specjalistyczne maszyny z Francji w połowie lat 70. za kwotę chyba około 50-60 milionów dolarów ówczesnych. To były bardzo duże pieniądze. Już pomijam to, powiedzmy, życie tych górników, które trzeba by też no, jakoś wypłacić jakieś pewnie bardzo duże odszkodowania. Ale no, te prace trwały chyba 2 lata z przerwami, więc to realizowano coś na tak gigantyczną skalę i przy tak gigantycznych kosztach, że szczerze mówiąc, nawet gdyby w tych Ludwikowicach było ukryte złoto Wrocławia, to ono nie tłumaczyłoby takich wydatków i takiego ryzyka. Bo to jest zupełnie, mówimy o zupełnie innym poziomie, prawda, rzeczywistości. A to też nie jest koniec, dlatego że
Pomijam już próby zainteresowania Niemców, którzy tam przyjeżdżali do tych Ludwikowic, bo musiałbym mówić bardzo długo, ale ostatnim jakby akordem tej całej sagi, epopei, tajemnicy Ludwikowic, w każdym razie to, co na razie się dzieje, to pokazuje nam, że to jest tajemnica bardzo poważna. Nieporównywalna do czegokolwiek, co można by sobie wyobrazić, bo jeśli na przykład w okresie, w epoce Gierka liczono się z tym, że kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt osób może ponieść śmierć w zamian za wątpliwe dosyć korzyści, prawda, bo i tak nie było pewności, czy oni tam wejdą, to jest coś niezwykłego. To takie rzeczy może by były na porządku dziennym w czasie stalinowskim, w epoce stalinowskiej, ale w latach 70. to musiał być naprawdę bardzo poważny argument. Bardzo poważny. Ale to nie jest koniec, dlatego że ostatnim akordem tego dziwnych rzeczy rozgrywających się wokół tego miejsca, wokół tych Ludwikowic, to jest to, co się dzieje teraz. I dlatego powiedziałem o tym, co było w latach 70. i wcześniej, dlatego że dopiero w tym świetle widać, jak dziwne jest to, co się teraz dzieje. Mianowicie tam pojawiła się firma australijska, która uzyskała koncesję na dotarcie do podziemi Ludwikowic i prowadzi odwierty. Od paru lat prowadzi odwierty, mające na celu no, takie badawcze odwierty, prawda, żeby zobaczyć, co tam jest, jak to wygląda. Skład wody i tak dalej. I dziwne jest to, że jak oni rozpoczęli te place swoje eksploracyjne i uzyskali koncesję, to automatycznie na mocy ustawy, automatycznie powinni dostać informację o tym miejscu, o danym miejscu, czyli o tej byłej kopalni, od ministerstwa, akurat Ministerstwa Środowiska. I znowu się zaczęły dziać ciekawe rzeczy, dlatego że ministerstwo im nie odpowiadało na pisma w tej sprawie, mimo że za teczkę, no to nie jest tak naprawdę teczka, ale coś wielkości teczki, prawda, że mieli za to zainkasować kilka milionów złotych, pomimo tego nie chcieli im tego wydać, mimo że, prawda, byli zmuszeni do tego z tytułem, z mocy prawa. Sprawa się jakby toczyła przez mniej więcej półtora roku czy dwa lata i wydawało się, że nie ma żadnej możliwości wpłynięcia na ministerstwo, więc w efekcie tego wysłano do Warszawy specjalnego człowieka, który miał naciskać na ministra, wicepremiera Piechocińskiego w celu uzyskania dostępu do tej informacji o tym, co tam pod ziemią jest, prawda? Więc już samo to, szczerze mówiąc, wskazywało na to, że no jedynym możliwym do wyobrażenia sobie motywem takiego zatrzymywania tej informacji było to, że to są informacje tajne, albo poufne, albo jakieś z takiego czy innego powodu takie, które mają być utrzymywane w tajemnicy. I no to, co się ostatecznie wydarzyło, no potwierdza to, dlatego że naciski, jakie były wywierane na wicepremiera ministra Piechocińskiego, były tak duże, że on w końcu wymógł wydanie tej teczki z informacją o tych podziemiach, dlatego że no, po prostu pojawiła się kwestia no, bezrobocia dużego na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza w tym rejonie. I to się zrobiła sprawa po prostu polityczna. Było ryzyko, że to zostanie rozdmuchane jako działanie rządu mające na celu zwiększenie, utrzymanie dużego bezrobocia i tak dalej. To zaczynało robić się sprawą nieświeżą, jeśli można użyć takiego słowa. I w związku z tym w końcu, po paru latach bardzo ciężkich zmagań, teczka została wydana. To znaczy okazało się, że to wygląda w ten sposób, że są to arkusze związane, opieczętowane, tak mniej więcej jak jakaś może dokumentacja notarialna, coś takiego, prawda? I wszystkie strony w tym zestawie informacji o tych podziemiach są ponumerowane. Ponieważ one są ponumerowane, to nie ulega żadnej wątpliwości. Nie jest kwestią sporną,
że został tylko początek i koniec tej, w cudzysłowie, teczki. Natomiast 140 stron ze środka zostało wycięte. To jest sprawa, a pomimo tego oni zainkasowali te kilka milionów złotych za te papiery. I to jest sprawa, to jest kolejny, nie pierwszy, nie drugi, bo ja mówię skrótowo, ale to jest kolejny przykład świadczący o tym, że tam jest coś wyjątkowego. To nie może być tona złota, bo ona by nie uzasadniała tego, co się działo wokół tego miejsca. To znaczy, mam na myśli to, że tajemnica Ludwikowic jest być może największą tajemnicą dotyczącą II wojny światowej na obecnych ziemiach polskich. I jest to coś, co wraz z drugim autorem, współautorem, próbowaliśmy w tej książce Kryptonim S3 wyjaśnić, opisać. W każdym razie jest to miejsce bardzo ciekawe. Jest to jedna z największych tego rodzaju tajemnic, jakie sobie tylko w ogóle można wyobrazić, chociaż tak naprawdę jest to coś tak dużego, tak poważnego, że ciężko jest sobie wyobrazić coś takiego w ogóle. Ale w każdym razie to musi być, tam musi być bardzo duża tajemnica, bardzo ważna tajemnica. Zresztą był kiedyś taki epizod, że przyjechał do Ludwikowic Niemiec i zaczął, jak to miejscowi opisywali, węszyć. Miał jakieś dokumentacje ze sobą, zaczął chodzić, zaczął oglądać różne miejsca w tej dolinie i w ostatnich latach. Podobno jeden z mieszkańców Ludwikowic tak powiedział, powtórzył, że on w pewnym momencie tak wymabrotał, że gdybyście wy wiedzieli, co tam jest, to byście pazurkami tą ziemię rozgrzebywali. Więc ja nie wiem, czy to jest prawda, czy rzeczywiście tak by jest, ale w każdym razie no, mamy do czynienia z bardzo ciekawą historią, bardzo ciekawą sprawą. A co tam się działo podczas wojny w Ludwikowicach? Bo wiemy, że było chyba największe zgromadzenie podobozów Grozrozen, tak? Nie, to nie było najważniejsze, nie było największe, niemniej tam było parę tysięcy więźniów w swoim czasie, w kulminacyjnym momencie. I no to, co się tam działo, jest o tyle ciekawe, że no, to też świadczy o tym, że to było coś wykraczającego całkowicie poza wszelkie znane schematy. Dlatego, że dolina, to jest, mowa jest o dolinie, która jest w zasadzie takim, no, dużym wąwozem niemalże, prawda? W każdym razie ona wygląda w ten sposób, że są na obu końcach tej doliny są wjazdy do niej, które były zablokowane w czasie wojny i wydawało się, że w tym momencie, w tej sytuacji dolina jest odcięta od świata, prawda? Ona była cała pilnowana, a pomimo tego wewnątrz strefy zamkniętej były kolejne strefy zamknięte i w sumie były trzy mniej więcej. To widać po tym, że są resztki bram, resztki ogrodzeń i nawet są linie okopów znaczące oddzielające poszczególne strefy od siebie. I w paru miejscach takie ślady okopów są. I no to jest rzeczą niebywałą, dlatego że kilka lat temu ja oprowadzałem po tej dolinie no, znanego historyka fortyfikacji niemieckich, pana Maćkowiaka, i ja mu zadałem pytanie, czy on w ogóle spotkał się z tym, żeby obiekt o charakterze przemysłowym miał infrastrukturę fortyfikacyjną tak rozwiniętą jak to. On w ogóle nie wiedział, co odpowiedzieć na to pytanie, bo on za nie mówił po prostu, jak zobaczył to, co tam jest, bo to jest rzeczywiście dziwne. I więc w zasadzie od początku do końca tej historii mamy do czynienia z rzeczami niesamowitymi. I to jest ciekawe, bo jest to tajemnica datująca się II wojny światowej, która wydaje się aktualna do dzisiaj i warta bardzo dużego zachodu. I to jest samo w sobie bardzo dziwne. Ja mam dwie takie uwagi. Po pierwsze, rzeczywiście kiedyś też byłem w Ludwikowicach i chodząc po tamtych wzgórzach zauważyłem też niebywałe rzeczy, gdzie drogi, które prowadziły w lesie gdzieś tam po zboczach gór, dobrze widać było, że jeździł po nich ciężki sprzęt, ponieważ były pięknie kamieniem wyłożone, zbocza były ładnie utrzymane i nagle te drogi w którymś momencie kończy się droga. Koniec drogi. Tak. To jest niesamowite, że dobrze zrobiona droga nagle w jakimś momencie się kończy. Jest to doskonale rozwinięta, ukończona całkowicie infrastruktura obejmująca całą tą dolinę. I
A pomimo tego trzeba zdać sobie sprawę, że ona jest tylko nieznaczącym cieniem tego, co jest pod ziemią tak naprawdę. Ona jest dodatkiem, dobudówką do tego, co jest pod ziemią. No to był zasadniczy obiekt, więc jeśli tutaj na powierzchni widzimy takie ślady, prawda, jakichś niesłychanych w ogóle struktur bezpieczeństwa, pierścieni, prawda, to co było tam, gdzie ta rzeczywiście ta tajemnica była, to znaczy głęboko pod ziemią. No, więc to jest, z tego punktu widzenia to nie ma odpowiednika w ogóle nigdzie, więc to, co jest ciekawe, to jest to, że jakby koresponduje jednak z tym, co zostało napisane w tym dokumencie niemieckim, że to był najważniejszy, największy projekt SS w ogóle realizowany na tym okresie, więc to jedno do drugiego pasuje, prawda? Nawiasem mówiąc, ja pamiętam, że kilkanaście lat temu ja pojechałem tam z człowiekiem, który w zasadzie tą dolinę odkrył. Geolog Michał Banaś z Krakowa, który zajmował się historią kopalń w ogóle na Dolnym Górnym Śląsku. I on zwrócił uwagę na to, że tam jest coś, że tam są rzeczy dziwne, 20 ileś tam lat temu. I on, pamiętam, jak ja z nim tam pojechałem kiedyś, to on powiedział, że jak patrząc na korek korkujący, no korek, czyli po prostu zaślepienie, szybu, tak. Jednego z szybów tam, takich głównych windowych, to on powiedział coś takiego, że ten szyb został zabezpieczony w dokładnie taki sam sposób, jak szyb kopalni Merkers w Austrii, gdzie ulokowano jedną z największych skarbnic podziemnych III Rzeszy. Więc może chodzić też o rzeczy wartościowe, takie materialnie, pewne, ale może też chodzić o rzeczy inne. No, wspomniał Pan, że to było S3, to było największy projekt w 1944 roku, jeżeli chodzi o nazistów, tak? Tak. To jak to się ma do takich projektów, jak chociażby w Górach Harcu, tak? Gdzie ogromne, rozbudowane podziemia? No według historyków niemieckich, o których wspomniałem, te podziemia w Ludwikowicach miały być, to znaczy podziemia przemysłowe związane z S3 na Dolnym Śląsku, z czego można wnioskować, że tam, ponieważ jest to jedyne miejsce na tym obszarze, które było obsługiwane przez więźniów podlegających tej dyrekcji i tak dalej. Więc z tego by wynikało, że Ludwikowice byłoby drugą fabryką po fabryce w Górach Harcu, która miała chyba około 2 milionów metrów sześciennych kubatury podziemnej. Jest to gigantyczne, ona nie jest dostępna dzisiaj w całości, ale wystarczy, to, dlatego, że to była taka drabina, która się składała z 50 poprzecznych hal połączonych dwoma czy trzema takimi podłużnymi ciągami komunikacyjnymi i tylko do kilku hal jest dostęp obecnie, ale wystarczy się przejść jedną taką halą o długości 100 metrów, żeby uzmysłowić sobie skalę, więc nawet jeśli to miało być o połowę mniejsze niż to, co było w Górach Harcu w Thuringii, to i tak to byłoby gigantyczne. I szczerze mówiąc, to jest jedyne miejsce, które mogło wchłonąć, ja mówię o Ludwikowicach Kłodzkich, które mogło wchłonąć tak gigantyczne ilości betonu i stali, o jakich pisał minister Szper, dlatego że w żadnym innym miejscu tam w tym rejonie nie było w zasadzie możliwości nawet dowiezienia takiej ilości, o jakiej była mowa. Proszę mi jeszcze wytłumaczyć, dlaczego Niemcy wchodzili pod ziemię? Dlaczego, co takiego wynikało akurat, może nie wiem, z tej lokalizacji, ale dlaczego oni chcieli robić wszystko pod ziemią? Czy to wynikało z tego, że zostały na nich nałożone jakieś tam ograniczenia po I wojnie światowej i musieli istniały się dwie, chować? Istniały dwie fazy budowy, w ogóle budownictwa podziemnego w III Rzeszy. Druga faza, późniejsza, to jest wiosna 1944 roku, tak zwany program myśliwski, kiedy budowano około 850 fabryk podziemnych, czy adoptowano około 850 obiektów w związku z zagrożeniem nalotami. Miało to służyć głównie fabrykom myśliwców, ale też wielu innym. Natomiast kopalnia w Ludwikowicach, tak jak kilkanaście innych kopalń, adoptowanych w latach 30. jeszcze,
to nie były działania mające na celu ochronę zakładów przed narodami, tylko mające na celu ukrycie zbrojeń, zakamuflowanie samego faktu prowadzenia zbrojeń wtedy, dlatego że to się zaczynało jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy. I te obiekty różnią się od tych drążonych w 1944-1945 roku tym, że z reguły są ukończone, a poza tym są znacznie większe. To są obiekty, które potrafią mieć powiedzmy kilkaset tysięcy metrów sześciennych albo parę milionów metrów sześciennych, gigantyczne. To nie wiem, do czego to można porównać, ale Pałac Kultury i Nauki w Warszawie to jest chyba rzędu miliona metrów sześciennych kubatury, więc tam może być coś większego. No to jest takie porównanie mniej więcej. I to wynikało z tego, że oni faktycznie mieli ograniczenia związane z... Tak, no formalnie jeszcze nie zerwali porozumień rozbrojeniowych w tamtym okresie, natomiast to podziemia miały tą zaletę, zwłaszcza zajmujące część kopalni jakiejś, że łatwo było ukryć to, co się tam działo, dlatego że wystarczyło jeden, powiedzmy, z szybów na przykład danej kopalni przeznaczyć na te cele jakieś tam przemysłowe, ogrodzić tą część, doprowadzić tam odrębną bocznicę kolejową i różne rzeczy mogły się dziać, a niekoniecznie ktokolwiek mógł o tym wiedzieć. Poza tym, później w czasie wojny obiekty tego rodzaju, będące w administracji SS, tak jak Ludwikowice, miały też tą zaletę, że ludzi, więźniów można było nawet w dużej ilości zamknąć pod ziemią z gwarancją, że żaden nigdy nie wyjdzie. Bo bardzo łatwo po prostu fizycznie było kontrolować tą przestrzeń. I jeśli chodzi o więźniów obozu koncentracyjnego Gross Rosen, którzy tam pracowali, no to wiemy, że było takie zdarzenie, że jednego dnia spisano z list 20 tysięcy więźniów i to było coś, co najwyraźniej cieszyło Niemców, więc oni byli zdolni do tego rodzaju. Znaczy byli w stanie utrzymać w tajemnicy nawet bardzo duże przedsięwzięcia dzięki określonym metodom działania i właśnie dzięki temu, że to było coś głęboko pod ziemią ukryte. A samo terytorium wynikało z tego, że była to duża odległość od innych państw, od granic innych państw, gdzie naloty miałyby odpowiednią trudność dotarcia? Znaczy, czy raczej z tego, że były tam wcześniej wyrobiska pokopane? Dolny Śląsk był w ogóle traktowany przez Niemców jako najbezpieczniejsza część Rzeszy i tam zaczęto mniej więcej w 1943 roku przenosić różnego rodzaju obiekty przemysłowe do obiektów nadziemnych, ale też do podziemnych stopniowo. I do końca wojny przeniesiono ich chyba około 300-400 różnego rodzaju fabryk na Dolny Śląsk. Tam nie docierały prawie że naloty, były rzadkie przypadki bombardowania przez aliantów celów na Dolnym Śląsku, dlatego że oni już wiedzieli, że to będzie terytorium we władaniu Rosjan i nie chcieli im robić przysługi. Mieli własne cele, przede wszystkim chcieli jak najszybciej, prawda, wspierać front zachodni. W każdym razie prawie że nie bombardowali Dolnego Śląska, a poza tym był to teren ukryty głęboko w górach, zamieszkiwany tylko przez ludność niemiecką, który łatwo było kontrolować, prawda, gdzie łatwo było kontrolować dostęp do danej doliny, prawda, do takiego miejsca. W każdym razie idealne miejsce do prowadzenia jakichś tajnych przedsięwzięć. No świetnie, no dobrze, w takim razie zapraszamy Państwa do sięgnięcia po książkę Kryptonim S3. Na pewno nowe fakty i nowe wiadomości dotyczące rejonów, regionów, które teraz znajdują się na terytorium Polski. Dziękuję serdecznie za informację. Ja polecam wszystkim książkę. Dziękuję, do widzenia.